Czas na wasz ulubiony i pyszny challenge 100 warstw jedzenia. Będzie wesoło. Witamy na Rapapa. Umieram z głodu. Jack, patrz, smakołyki. Rzeczywiście. Nie no, ten naleśnik jest trochę za mały. Fajnie, teraz jest mój. A ja? Może wezmę jeszcze jakiś naleśnik? Ej, dostałem tylko jednego. Nie, to wciąż za mało. Daj mi je, zabieraj. Mam całą masę naleśników tylko dla siebie. Ojej. Jack, masz najmniej, więc zaczynaj. Nie ma problemu, dodam tylko coś do mojego naleśnika. Ten naleśnik z bitą śmietaną będzie smakował o wiele lepiej. Tak, jest niesamowity. Jest pyszny. Ja też bym chciała trochę bitej śmietany. Oczywiście, każdy by chciał. Ej, słuchaj, a możesz wrzucić mi naleśniki do ust? Oczywiście, nie ma problemu. Prawie trafiłeś, jeszcze jeden. Rzucam łap. No nie umiesz rzucać. Umrę z głodu czekając na was. Vivien, zróbmy Julie mały żarcik. Świetny pomysł, jestem za. Mam tu trochę soli. Spodoba się jej. Jestem taka głodna. Coś mnie nos zaswędział. To dziwne. Teraz wszyscy kichamy. Świetnie. Kurczę, ta guma jest taka mała. Chciałam większą. Ale mam nadzieję, że chociaż będzie dobra. Smakuje całkiem nieźle. Zobaczmy, co ja dostałam. Mam więcej smaków. Dopóki się przechwalasz, to wezmę jedną z twoich gum. To dziwne, chyba miałam więcej. Jednej na pewno brakuje. Serio? Gdzie ona jest? Nie wiem. Aha, to ty ukradłaś mi gumę. Zemszczę się. Zobaczymy, jak ci się spodoba taki przysmak. Życie niczego jej nie nauczyło. Wezmę sobie kolejną gumę. A ona nawet nie widzi. Oj, a jak to pali? Ratujcie mnie. Kradzież nie popłaca. A ona nas wszystkich spali. Trzeba to ugasić. Myślałam, że spłonę. Ups. Okay. I tak nie rozumiem nic z tych waszych kłótni, więc po prostu zjem swoją gumę. A teraz czas na wielkiego balona. Wow, naprawdę jest ogromny. Ja lecę! To nie potrwa długo. Też tak myślę. Ej, chciałem dolecieć do tych ptaków. Ale super, jak dużo żelkowych robaczków. Rozumiem cię, u mnie też. A ja mam tylko jednego robaczka. Masz pecha. Nie szkodzi. Zje szybciej niż my. Jakie pyszne, nie mogę się zatrzymać. Są zbyt dobre. Co jest w nich takiego wspaniałego? Z moimi na pewno będzie tak samo. Może ukradnę ci kilka robaczków? Ej, ręce precz, one są moje. Zaraz dam ci robaczkiem. Ej, ale za co? Oto moja odpowiedź. Jak śmiesz? I tak mam ich więcej. A masz? Śmiało, strzelajcie sobie. Ja akurat sobie zjem. Chciałem wystrzelić je w Julię. Skończyło się na tym, że oddałem robaczki Vivien. Tak, i były pyszne. Zgadzam się. Nie bawię się w ten sposób. W każdym razie to są moje robaczki. To była wspaniała strzelanina. Jak super! Kocham sushi. Zgadzam się, jest rewelacyjne. Wszyscy kochają sushi. Jedzmy już. O nie! Mam tak dużo wasabi. Ja mam mniej, ale i tak mnie to przeraża. Zgadzam się. Ojej, macie pecha. Ja mam bardzo mało wasabi. Nawet nie poczuję takiej ilości. Do
dosyć ostre, ale i tak jest dobre. Trzeba zakrywać usta, gdy się beka. Tak, fu. Dobra, teraz muszę się uporać z moim wasabi. Mam go o wiele więcej. A jakie ostre! Fu, pomóżcie mi! Dobrze ci tak. Uff, to już lepiej. Fajnie. A co ja mam zrobić z tą całą górą? Jeść! Smacznego! Na taką górę potrzebuję większej łyżki. Ta będzie okej. Tak się boję. Boli mnie nawet patrzenie na to. Ojej! Niedobrze mi! A ja płonę! Tak, zauważyliśmy, że płoniesz. Teraz jesteśmy w sadzy. Jak fajnie, truskawki! Ja mam ich więcej, super! A ja mam całą górę, ekstra! Ze swoim owocem poradzę sobie błyskawicznie. I po wszystkim, nie mam więcej. A ja mam pomysł, jak poprawić smak owoców. Potrzebuję tylko bitej śmietany. Czy mogę? Nie. To jest moje. To wszystko jest moje. Jakie to dobre, pyszne. Pyszne? Co za chciwus. Ciekawe, jak posmakuje ci pianka do golenia. Zjedz sobie pianę, a ja zajmę się śmietaną. Krem jest taki pyszny, uzupełnia truskawki. O nie, fu! To nie jest krem, co za ohyda! Muszę natychmiast wypłukać usta! Płucz, płucz, a ja zajmę się twoimi truskawkami. Sprytnie wymyśliłaś z tą pianą. Ale nieważne. Teraz moja kolej. Mieliście rację. Te truskawki są niesamowite. No to może mnie poczęstujesz? Nie, już i tak ukradłaś truskawki Jacka. Jacy wy jesteście chciwi. No nie szkodzi. Zobaczymy, co powiesz na mój kolejny pomysł. Podczas gdy ja będę je jeść, ty będziesz siedzieć i patrzeć. A co się dzieje z twoimi ustami? Co? Co tu się dzieje? Proszę, tu jest pasta i śmieć zęby. A ja zjem twoje truskawki. Dziękuję za taki prezent. Challenge 100 warstw jedzenia to zawsze świetna zabawa. Szczególnie jeśli ogląda się go na Rapapa. Zostańcie z nami, a świetny nastrój macie zapewniony.